Witam z tej strony Anon i zapraszam na już chyba szósty odcinek z gry Dark Souls. Na szczęście Kater już przestał mnie męczyć, więc mogę coś nagrać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Już nie mam kompletnie pomysłu, gdzie iść. Tyle dróg i wszędzie czyha śmierć. No trudno. Ha, jakiś stoper by się przydał. No momento. Żeby nie wyszło więcej niż te 40 minut, to już przydałoby się takie pół godziny. Sam mam także najlepiej mi się takie czasowo ogląda. Dobra, gdzie ja mogę iść w tyle miejsc, a pójdę. Niech będzie chyba, że pójdę na kaprę. Tylko jak tam dojść? Aha, chyba wiem. Chyba. Nie pamiętam. To będzie skrót do otworzenia. Tam, gdzie jest tych trzech cwaniaczków. Nie, o filmach jednak nie będę opowiadał, bo jak ostatnio widziałem ten materiał, kawałek, jak pitoliłem, no nie, w dodatku potem gra się mściła za opowiadanie takich pierdół, nie potrzebuję, ha. O, dobra, ryzyk fizyk, oj. Zobaczymy, no, przeżyłem, ale to cudownie. Tak. Go można jakoś tam ominąć i wbiec i on wtedy odlatuje, ale... Znaczy on wraca oczywiście, nie ma tak dobrze, że tak jakby pozbywamy się go. No właśnie, klucz do piwnicy. Dokładnie już nie pamiętam, co tu się dzieje. Skradanie się tak, sranie w banie. Ech. No właśnie. Kurde, zjeżdżaj z tej drabki, no. Ja nie wiem. Możecie napisać w komentarzach, czy w pierwszej części da się zjeżdżać po drabkach. Już nie pamiętam. Mogłem niby poszperać po ustawieniach i tak dalej, ale... No dokładnie, gdzie ja wyszedłem i co zaraz będzie chciało mnie zabić? No, na szczęście nic, ale to się zaraz zmieni. Tu jest gdzieś skrót do odblokowania, no dokładnie. No i musieli. Ojeju. Wiesz, niestety w Soulsach najczęściej to wychodzi przeciwnikom, a nie nam, ale jak widać od czasu do czasu graczowi też może. No właśnie, to zaglądanie, czy tam czegoś nie ma. Ale to jest piękne w Soulsach. Lord of the Fallen tam było chyba kilka miejsc, naprawdę. Naprawdę trzeba było się wysilić, żeby spaść. No, te pieski. Aha, ja za sekundę będę na bosie. Cudownie. Ha. Karma. Dobre. Do tej pory do tego dzika rozwalałem w ten sposób. Aha, tu będzie gdzieś jakiś cwajeczek do uwolnienia. Dokładnie. Aha, nie mam nie pomijać. No serio? Muszę tego dziadka kupić, nie mogę tego głównym... Kurde, no. No nieważne. Tu coś też chyba będzie jakiś skrót, coś. O, no nie ma takiego picia, skąd wy się... No żeż w kół... Ajajaj, no... Ale ich tam nigdy nie... Skąd oni się tu wzięli? Nawet nie wiem, gdzie jestem. Kompletnie nie pamiętam, gdzie ja jestem. Pochodniami jeszcze mnie pownerwiają, założę się. Opi. O Bożenko, co tu się dzieje, aż mnie zatkało? O, tam kolejni. I znajdę tam.
zużytą podpaskę albo prezerwatywę, znając życie. Dobra, jestem trochę obrzydliwy. Whatever. No, spróbujmy się jeszcze ich pozbyć, nie ginąc. Wow, no. I tak miało być. Ta gra bardzo łatwa jest. No, bliźniacze, człowieczeństwo. No, wiele się nie pomyliłem na zużytej prezerwatywy. Jeszcze gdybym grał pierwszy raz i potrzebował bycia człowiekiem, albo chciał się bawić w PvP, no to może by się przydało. A, w dodatku, w następnej lokacji, do której dojdziemy po Capradimonie, można świetnie ze szczurów farmić, więc. Na mojej drugiej postaci, nie wiem, tam koło setki chyba miałem tych, więc. Znaczy, setki, ale po jakim czasie? No tam nie wiem, to 100-150 godzin było. No i doszedłem do. Jak się nazywa? Drugi raz grę przechodziłem, chociaż nie wiem, na jakim bossie skończyłem. Tak jak dwójkę, przeszedłem dwa razy, ale jeszcze niestety niektórych bossów nie pokonałem, to jest smutne. Czemu oni nie żyją? Aha, może zapisało, okej. No nieważne. Nie żyją, to nie żyją. Nie ma co dążyć tematu. No i moje ulubione miśki. No mówiłem, że ulubione. Okej, no nie jest źle. Mówię, tak mogę teraz sobie wrócić do gadania o dupie Marynie. Gdyż jest to trochę trudne. Nie wiem, co to się zadziało w ogóle. Jest to trochę trudne dzisiaj, nie wiem, jakoś skupić się na grze i pierdolić się o czymś innym. No muszę przyznać, że trochę odbolewam nad tym, jak kinematografia się wygląda, bo filmy w stylu Avengers są potrzebne, ja też lubię je obejrzeć, pobawić się, ale coś głębszego od czasu do czasu. Oczywiście ja nie mówię, że takich filmów nie ma, ale nikt o nich nie wie, no więc tak jakby nie było, Oh, jeśli są. still keeping and go ahead. Don't be, never hurts to splurge when your days are numbered. A tego chyba nie mówiła. Ja już tak trochę czasami z rozpędu przerzucam. Dobra, klucz do rezydencji chyba jest mi potrzebny. Przynajmniej mam nadzieję, że to jest to. A tam co za. Chwilę. No mogę chwilę to zamulać, no nie dając mu spokoju. Akurat sobie wybiorę moment do pisania, jak nagrywam. No trudno. Stać mnie na to, a więc czemu nie? Zaraz i tak poginę, ile wlezie, więc można wydać trochę dusz. Oh, thank you very much. Wziąłem główny klucz i idę na kaprę. Mać, no. Co mnie podkusiło, ale nie wiem, tak jakoś mam ochotę zmierzyć się z panem. Dobra, zobaczymy, jak w ogóle będę się teraz kręcił. No tak trochę słabo, ale dobra. Na kaprze i tak nie będę raczej tego wykorzystywał. O, widać, że idzie wolniej. Przecież nie chyba w pierwszej części nie ma tego. Jak postać ma mało, znaczy ze spadkiem życia, ta postać jest bardziej, coraz bardziej przygarbiona. Znaczy nie mówię o tym, bo nie uważam tego za spoiler. Czy dla mnie. No właśnie, ja Soulsy, powiedzmy, pierwszą, drugą część przeszedłem. Scholar jest troszeczkę zmieniony i nie widziałem zbytnio z niego let's play, więc przechodziłem na ślepo. Kilka niespodzianek było. No trudno. No dobra, jeszcze tylko odpiszę, chyba będę miał spokój.
No dobra, to powinienem mieć spokój. Aha, ten stoper, to nie wyłączajmy. 10 minut, no dobra. Mówię o filmach. Ja widziałem ten materiał. Nie, wolę nie, nie znam się na tym. W Soulsach i tak jest wystarczająco dużo tematów, chociaż jak byłem chory, zbytnio nie nadrabiałem lora. Ale coś tam jeszcze chyba pamiętam. Czy mógłbym, nie wiem właśnie, czy jest coś o Capra di Monte, następnym bosie. Się na bosie, na którego się uparłem, że idę na niego, bo mogę. Mógłbym dwóch ominąć teraz. Capre i Gaping Dragon? Sleeping? Nie, to chyba Gaping. Drzemiący smok, coś takiego w polskiej wersji. Właśnie nie pamiętam, jak jest. Wydaje mi się, że jest śpiący, czy coś takiego. Aha, tym kluczem można jeszcze otworzyć jakieś drzwi. Jeśli się nie ma oczywiście głównego Brilliant. klucza, ale You już opened teraz the nie door for me. pamiętam. Thank you. I'm saved. I thought I might never escape. I am Griggs of Vinheim, a sorcerer of the school. I am much obliged for your assistance. Thanks to you, I may now resume my travels. Oh, hello. I'm fine. I will rest a while, then return to Firelink Shrine. I have my sorcery. And I will be more cautious next time. Besides, I have an important task at hand. Oh, hello. I'm fine. Okej, okay, teraz z nimi wiele nie pogadamy. No dlatego ja rozwalam wszystkie skrzynie turlaniem. O, taki set jak on ma. Żeby właśnie nie zabić NPC-a. Zresztą jest też w jednym miejscu właśnie tak w beczce zamknięty NPC. Więc w jakikolwiek sposób byśmy ją zniszczyli inaczej niż. Zresztą nie wiem, czy magia by. Znaczy zniszczyła beczkę i zaatakowała jego, ale każdy atak bronią białą czy tam z łuku chyba zadałby mu obrażenia. Przez co by się nas obraził? Znaczy wystarczy chyba pójść do tego spowiednika, już nie pamiętam jak on się nazywał, który się pojawił po pokonaniu. Nie, nie mogę tego zniszczyć? Na pewno? Się tam wygląda, jakby był koniec świata i galaktyki, ale nie wiem. Dobra, dobra, tu jest Mordor, tu jest Mordor. Tak. Oni zaraz będą wyłazić i z przodu gdzieś mi wylecą, dokładnie. Uciekajmy lepiej, zróbmy to tak jakoś. A oni jeszcze tymi nożami rzucają dziady wstrętne. I krwawienie nabijają i nie są na jednego hita. Co tu? No nie! Skąd on się wziął? Nożesz! Jop, twoja mać. Nożesz, skąd on się wziął? A stąd muszę! Nożesz. Nie wiem, który. Tędy chyba będzie bliżej, idąc tu. Nie, dobra, na razie mam zbyt mały udźwig. Zmieńmy ten pancerz. Nie wiem, jedynie może przed tym. Na bossa ubiorę tamtą. A ten set z czarnej skóry można gdzieś znaleźć. Pamiętam jak go chyba ulepszałem. No właśnie na początku używam. Właśnie nie wiem jak będę teraz grał, bo już grając w dwójkę zacząłem grać bardziej. Zresztą no właśnie tam jest troszeczkę inaczej z udźwigiem. Przez co można bardziej grać na ciężkie pancerze, a tu. W pierwszej części jest więcej tych podziałów, jeśli chodzi o szybkość przewrotów. Tak, chyba co 10% udźwigu się zmienia. No i. No wolę nie ryzykować. Aha, tam on się dziś pojawi, ten czarodziej. O, tam jest. Nie wiem, czy są jakieś z nim linie dialogowe, ale to później odkryjemy. No jeszcze nie raz wrócimy. O Boże, ale hardcore. No właśnie, jakbym zabił tego cwaniaczka, to miałbym tu już skrót też. Znaczy, kaprę. Nie wiem, czy tam od razu po jego zabiciu, ale gdzieś tam się odblokowuje skrót. Okej, okay, nie żyje. No i Boże, tyle razy go zabiłem i ani razu nie wypadła mi
człowieczeństwo. No to jest skandal. Z tej strony chyba nie mogę tego otworzyć. Nie trzeba klucza, tylko trzeba być z drugiej strony. No. Znaczy nie wiem, może i potrzeba, ale na pewno też trzeba być z drugiej strony. No dobra, nieważne. O Boże, no nie, no ja nie lubię tamtych zabójców, oni są wnerwiający. W dodatku. Nie wiem, ani że ja tamtych i tak nie mogę. Ale skąd się tamten za pleców mi wziął, no żeż. O, dostaliśmy topór wojenny. Nie wiem, właśnie kiedyś chciałem nawet pograć na topór, ale chyba w drugiej części, ale co tak chciałem. Zawsze miecze, 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 a spróbować innej gry, bo młoty, buławy. Tu chyba nie ma młotów, to wszystko jest jako buława. Nie wiem. Nie do końca pamiętam to. Nie wiem, zbyt wolne. Gdyż wielkie pałki, nie wiem jak w pierwszej części, ale to podobno ulepszone i dobrze zbudowana postać to jest Mordor. Co mnie zaskoczyło, no właśnie, zwykła drewniana pałka. No, no nie, no jeszcze co, drugi raz ginę, dobra. Możesz, nie, no. To jest kara za wspominanie o filmach. Nie będę już nic o filmach mówił. Mówiłem, gra się mści za popowiadanie debilizmu przeze mnie. No dobra. Już lepiej chyba o grach opowiadać. Nie wiem, czy nie powinienem troszeczkę przeekspić, no ale właśnie. Z drugiej strony pewnie powinienem, ale. Właśnie chciałbym się troszeczkę pomęczyć z tą grą, mieć wyzwanie, bo takie, no właśnie, w Lords of the Fallen jeszcze było bardziej odczuwalne, a tu naprawdę, no, znaczy, w przypadku Gwyna to nic mi wiele nie pomogło, na pewno zdobyciem mnóstwa poziomów, już nie pamiętam ile tam zdobyłem, ale wiem, że troszeczkę levelowałem przed nim i niewiele mi to dawało, ale w większości przypadków wystarczy troszeczkę podexpić, parę leveli, odpowiednia broń. Jak ma się broń z odpowiednim skalowaniem, to te kilka leveli naprawdę dużo daje. A w późniejszym grze naprawdę się gra już tylko bronią, która się skaluje. No, żeż ma powstrętna. To nie będzie, widzę, taki problem. Bałem się, że będzie tu bardziej hardcore. Aha, tu jeszcze jest jakiś chyba misiek. A nie, on przyszedł, okej. Okay. Nie wiem, o czym powiedzieć. Chciałem o grach i też nie mam pomysłu. Nie wiem, może o Sleeping Dogs, bo ostatnio przyszedłem. Widziałem gdzieś tą grę podczas premiery, coś tam czytałem. Nawet chyba pirata sobie ściągnąłem na 5 minut. Wtedy miałem już starego kompa i troszeczkę za słaby był na tą grę, nawet w tej podstawowej wersji. Tam parę lat temu, to chyba 2.12 coś takiego wyszło. Ale tu już po prostu rzucam z czapy te daty, nie mam pojęcia. No ale no, wyszła sobie gra i tak. No nie grałem w nią, ale byłem ciekaw, no właśnie, więc ściągnąłem pirata. Nie chodziła, więc olać to. Ostatnio niedawno wyszedł GTA 5. Mam to GTA 5, ale nie wiem. Jeżdżenie takie normalne po mieście, jak to było w Vice City, to już mnie nie kręci. Nie wiem, minęły mi te czasy. Tak jakoś, nie wiem, ten świat jest znacznie inaczej zbudowany niż właśnie w wcześniejszych odsłonach. A wydaje mi się, że ogólnie fabuła też ma być taka poważniejsza. Powiedzmy. Nie wiem, czy nie mogę tych drzwi otworzyć. Dobra, zniszczmy to. To warto niszczyć, ja tego nie niszczę bez powodu, ponieważ. Aha, teraz są drzwi otwarte. Okej, ja je niszczę dlatego, że. No właśnie, mogłyby mi przeszkodzić w ucieczce. A, zdążyłem, cwaniaczku. To nie mówcie, że jakiś mi tam za plecu zaraz znowu wyskoczy, bo się wnerwię. One mają silne backstaby. Obstawiam, że było ich czterech.
To jest największy życiowy dylemat, jak się gra któryś raz z kolei. Był ten czwarty, czy ja mam tylko jebane zwidy? No był, czy nie był? Dobra, ja sobie łyknę kawki. Od razu lepiej. No właśnie, 30-minutowe odcinki jest 20 minut, a ja nawet nie poszedłem pół metra dalej niż przed odcinkiem. No, cudownie. Gdzieś tu coś było skitrane. O, tam jest na pewno. Tych zabójców jest tu więcej pokitranych. Chociaż gorsze to one będą w tym malowanym świecie Ariami. Znaczy, nie w malowanym świecie Ariami, bo tam chyba ich nie ma. Nie pamiętam, ale gorsi są właśnie przed obrazem, dzięki któremu możemy wejść do malowanego świata Ariamis. W ogóle ciekawa fabuła jest związana z tym światem Ariamis. Znaczy, fabuła. Raczej związki z lore. Bardzo, bardzo ciekawe, bo większość bogów tego świata spotykamy, zabijamy tak naprawdę. Chociaż Gwynevir tą, ale to nie zabijamy. Jej już nie ma Vanorlondo, to jest tylko nożesz. A jak chcę kopnąć, to mi nigdy nie wyjdzie. Oj, dobra, dobra, nie. Noż, nie wyrywaj się! Ponieważ tam już jest tylko jej. Iluzja, o. Kowała mi słowa iluzja i. A ona się tam z kimś ożeniła i dawno temu wyjechała za Norlondo. Już nie pamiętam. Ale dobra, do Norlondo to jeszcze dojdziemy. Tam jest dużo ciekawostek. A do tego, co do tego Sleeping Dogs, to zaskoczyła mnie gra, bo no właśnie, GTA no to M Nation albo jeszcze z Vice City pamiętane kony, czyli co tam było, Professional Tools, o, pamiętam już tylko Professional Tools, kurde, ale aspirynę będę pamiętał chyba całe życie. Professional. No nie pamiętam, no ale no nieważne, i tak już w Vice City grać nie będę, mając piątkę. Okej, tu coś jest. Okej, cześć Miśku. Okej, dobra. Tak. Coś tu było. Skarby. Czuję się bogatszy od razu. A tu była chyba wiadomość, nie wiem. I w ogóle mnie zaskoczyło, no właśnie, bo tam jest Emanation, wszystkie broni, robimy Mordor. A tak naprawdę, się ogólnie feeling strzelania jest. O, tu jest zbroja, którą mam na sobie. Mocno średni, trzeba przyznać, ale jak się dostaje broń, to wiadomo, że. No, będzie się działo, będzie się działo. Aha. Aha, to po kaprze jest taki skitrany, okej, pomyliłem. No to już wiemy, że coś się dzieje i bardzo dobrze. Dobrze, no to nie jest Batman, ale bardzo ciekawie skonstruowana walka wręcz, co mnie w ogóle zaskoczyło w takiej grze, no bo właśnie GTA i tylko kupujemy ten, jak się nazywa, broni, naparzamy we wszystko, co się rusza. I kilka innych już takich, no właśnie, bo. Dobra, no właśnie, to tu jest. Ale tu będzie chyba ten skrót, o którym mówiłem. A walka jest taka całkiem przyjemna, jest kilka głupich troszeczkę rzeczy. Ja nie powiem, że nie, no GTA takie ma być, w cudzysłowie, realne. Co, no, może nie jest minusem, ale. Nie przesadzajmy. No te gry mają sprawiać radość, a nie być realne, no. No po to gram. Nawet Simsy nie są realne, no. Jakieś usilne tworzenie realizmu w grach dla mnie jest zbędne. No właśnie, całe życie ja mam tu zagadkę. Po kiego
są tu drzwi, jak tu jest zamurowane i to już jest tak na amen od początku. No to po co były te schody? Jakaś ta co? Żeby debili łapać, czy co? Kupiec na. Aha, no to już. O, tu chyba będzie ten skrót, o którym mówiłem. Sorry, ominąłem, ale to jest taki rozpęd. Oszustów to spotkamy w grobowcu, ale z tym oszustem jest bardzo ciekawa rzecz i warto go nie zabijać, tyle powiem na razie. Nie wiem, może jeszcze później się wygadam o co chodzi, ale mówię, warto go nie zabijać, warto. Tak, ciula. Dobra, powtarza się. O Boże, ale to jest drogie. No dobra, kupmy dwa. Zapomniałem, że ona sprzedaje te kępki. To nie będę musiał po lesie się przeciskać. Ale kamienie oczyszczenia ona ma chyba. No właśnie, ona ma określoną ilość. Zresztą nie pamiętam, czy spowiednik też nie miał określonej ilości, ale tak naprawdę przy pierwszym przejściu może być potrzebna większa ilość. A później to tak, no jeden, dwa, ja nie mówię, że nie można wpaść w klątwę, ale właśnie pryzmat jest takie trochę dla mnie wątpliwa przydatność. Nawet w pierwszej części, gdzie powiedzmy może to być przydatne. No pewnie jeszcze zajrzę do niej, albo o, może po kaprze do niej pójdę. Będę miał trochę dusz i zamiast levelować to sobie pokupuję mchy. Mam takie dziady, które się bardzo lubi. No, nie będę chyba potem jak zaginę, to się wrócę do. Aha, ja tu chyba nawet nie zapisywałem znowu przy ognisku, no nie wiem. A więc jak będę wracał do Spiraling Shrine, to będę miał tylko dwóch zabójców do zabicia chyba i tam. Tego. To też jest chyba jeden z NPC-ów, którego nie można zabić. Głowy nie dam, ale wydaje mi się, że te kraty go skutecznie chronią. Jest przydatny, więc wolę go nie zabijać. Znaczy, no właśnie, mechanika w Soulsach jest taka trochę. Nie okłamujmy się MMO, bo właśnie różne rzeczy, które są nam potrzebne, wypadają z przeciwników i wypadają losowo, więc. No właśnie, w MMO na to narzekamy, a w Soulsach standardzik, no problem. To jest, znaczy może przesadzam, że to tak wygląda, ale no właśnie, jakoś inaczej do tego podchodzę w Soulsach. Do tego chyba będę musiałbym dostać się z drugiej strony. Te. Kompletnie nie pamiętam jak dojść do tego z drugiej strony. A nie, o jak dobrze. Nie miałbym pojęcia jak tam dojść. Tu chyba nie mogę. No dokładnie, tu mi chyba wypadnie klucz z kapry. No właśnie, to już może, ale nie wydaje mi się, żeby to był spoiler, to wpływa tylko na mechanikę gry. Czyli no właśnie, bo wujcie jest troszeczkę inaczej rozwiązane te buteleczki, ale to mniejsze, ale są jeszcze, jak się nazywa, i tak zaraz zginę, ale mniejsza. Inaczej są rozwiązane buteleczki, ale są też, teraz szybko nie pamiętam jak to się nazywa, jakieś tam badziewia, które nam
troszeczkę wolniej i mniej odnawiają, ale odnawiają życie i mamy stusy. Tylko że wtedy tak naprawdę używając tych żara szczerze nie. Dobra, no nieważne. Nie będę tam jakoś próbował myśleć nazwy i rzucać mega spoilerów. No, nieważne. Znowu SMS, ale już nie muszę na niego odpisywać, więc. Lecimy. Tylko, że to właśnie do takich kuriozalnych sytuacji, w których ma się, nie wiem, mam 10 estusów czy więcej, a bossa się już pokonał. No, to. A właśnie w pierwszej części są tylko estusy. Znaczy, z drugiej strony, to czasami by się przydało, bo to czasami zostaje nam naprawdę mało do estusów i wiemy, że. Dodatkowo jak już któryś raz podchodzimy, wiemy jak ta walka wygląda, wiemy, że nie mamy szans, więc jest strasznie. No mówiłem standard. Dobra, jeszcze niech będzie te 10 minut. Zobaczymy jak będzie mi szło z kaprą, pewnie od razu nagram jeszcze następny. Nie. To jest najłatwiejszy boss. Daj więcej, daj zginę. No dokładnie, już zginąłem. No żeż, kuś. No dokładnie, mówiłem, nienawidzę go. Boss jest prosty, ale ma tych swoich ciulasów przy boku. Ale dobra, a jednak tu zapisałem. Dobra, kitam. Jakoś nieszczególnie mi się chce z nimi walczyć, wybaczcie. No ale niestety to właśnie to jest. Za pierwszym razem to się wszędzie walczy i tak dalej, a tak, teraz to. Ja już połowę gry mógłbym tak przebiec. Czy no właśnie. Oj, no dobra. A trochę podarłem mordę, ale jest cacy. No się to też problem i we wszystkich Soulsach, że. No, przeciwnicy idą jakąś określoną ścieżką, ileś tam i koniec, zawracają. Przez co gra staje się mega prosta. Nie ma tego, że. Oj. Przeciwnik będzie za tobą szedł, nieważne jak daleko odejdziesz. Oj, a ten skąd? Kto to? A on tam chyba. Aha, za daleko, ale dobra, najpierw pójdę i zapiszę sobie tam przy ognisku, żeby się odnowić, się odzyskiwać życie tu. Bo będę miał po drodze mniej przeciwników do zabicia. O Bożenko, co tu się stało? Co tu się stało się? O Jezus Maryja. Wiem, mam z nim pogadać, ale to pewnie będziecie mi potem przypominać w odcinkach, na razie. Kapra. Ja się pozbędę tego ciula. A co do renderowania, nie robi mi wielkiej różnicy, czy mam 1080 a 720p, bo znalazłem inny sposób renderowania i no, nie zajmuje to. Znaczy, jak wideo jest troszeczkę słabszej jakości, ale wydaje mi się, że na YouTubie i tak tego nie widać. A po prostu jeśli wyrenderowanie filmu Full HD te 40 minut zajmuje mi około 20, no to żaden problem. Jak w Blenderze zajmowało mi to jakieś 2-3 godziny, no to no był problem, ale tak to. O, żaden. Coraz bardziej ryzykuję, coraz bardziej kozaczę. To się jeszcze na mnie odbije. To się jeszcze na mnie odbije. Cudownie. No właśnie, to też w pierwszej części. Już nie, aha, już się właśnie nie wiem, w pierwszej części było, że można było lecieć na bossa i. Przechodząc już przez foga byliśmy nieśmiertelni. No to też jest fajny patent, no nieważne. Się coś czuję, że nadużywam, nieważne.
Ale dobra, póki idę, mogę dalej pogadać o Sleeping Dogs, coś tam jeszcze. No bo właśnie, no, tam zachwycanie się grafiką po Wiedźminie, będzie długi czas, pewnie będę czekał na jakąś dobrą grę, która mnie zachwyci. I nawet nie dlatego, że nie będzie takich gier, po prostu, no, nie wiem, pewnie Metal Gear Solid The Phantom Pain by się nadał do tego, żeby mnie zaskoczyć grafiką, ale no, no, ja nie przepadam ze skradankami, trochę pobawić się, no czasami okej, okay, ale nie mam zamiaru płacić za super dzieło Hideo Kojimy tam 200 czy 300, nawet jeśli jest to warte, ale no... Jakby robił RPG, no to okej. Okay. Przecież to też mnie trochę martwi, no bo właśnie... Ta gra jest tak słaba, że sam... nawet przeciwnicy z niej uciekają. Dobra. Hideo Kojima dołączył do... Sonego, bo już nieważne jakie te jego gry były, dobre czy nie. No nasłuchałem się dobrych rzeczy o nich, więc... No z chęcią bym sobie zagrał na PC-cie, a coś czuję, że jak poszedł do załogi Sonego, to raczej no to będzie tworzył jakieś ekskluzywy. O Bożenka, dobra. No, 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 dokładnie, wąż! No żeż kurwa mać, no. Jakbym odpowiednio przylewelował tak, że mógłbym zasłonić się przed tym jego wyskokiem, ten boss byłby taki prosty. Ale nie chcę mi się tyle levelować. Ale dobra, mamy tam 30 parę minut. O Sleeping Dogs raczej nie będę zbytnio gadał, bo nie ma co, mówię. Fajna gierka i troszeczkę taka odmienna od GTA. Z dosyć... Może nie jakąś genialną super fabułą, ale całkiem dobrą, trzeba przyznać. Chociaż dodatki, które są, no bo ja posiadam wersję Definitive Edition, czy jakoś tak, gdzie są wszystkie, no, tam dwa dodatki są od razu, jeśli... Oba kosztowały powyżej dolca. No Boże, to już jest chamstwo i zdzierstwo sprzedawać to oddzielnie. No to były takie małe pierdółki wycięte, no ale... No nieważne. Więc naprawdę polecam, może też trochę za późno polecam, bo się promocje na Steamie skończyły świąteczne. Ale... Co tam... Wiosenna wyprzedaż pewnie, letnia i tak dalej. Więc dobra, powrzucajmy sobie te programy gdzieś tu na wierzch. Aha, nie ma nic przy tym, dobra. Okej. Okay. Więc co, trzeba kończyć. No to na razie, ludziska. Zobaczymy się pewnie za chwilę. Jak znowu będę się męczył z tym przepraszam.